Witajcie moi drodzy, z tej strony Remigiusz, czyli firma Auto 27. Dzisiejsza prezentacja bardzo wyjątkowa, ale o tym później. Oczywiście zawsze po rozwinięciu opisu znajdziesz link do Automoto, tam poznasz cenę. W opisie także rozdziały, dzięki którym poznasz ten samochód z bliska. Na tym polega moja jakość i transparentność, żebyście nie mieli rozczarowania, żebyście nie mieli znaków zapytania, żebyście wiedzieli po co i... To jest bardzo ważne, bo często mówicie mi, że na etapie poszukiwania samochodów zderzacie się z nieuczciwością, z tym, że po prostu oszuści dodają piękne zdjęcia, soczyste opisy, a kiedy jedziecie na miejsce, okazuje się, że taki samochód nie ma nic wspólnego z tym, co było w ofercie. Stracony czas, niepotrzebne nerwy. A jednak, moi drodzy, można to wszystko czynić inaczej. Można pokazywać Wam prawdziwość, realność i rzetelność używanego samochodu. I tak też jest oczywiście w tym przypadku. A dzisiaj sytuacja, którą Wam pokazuję, jest dla mnie dość niezwykła, bo jest to samochód, przez który od ponad roku użytkowała moja żona, czyli był to samochód nasz rodzinny. Moi drodzy, kiedy w 2021 roku pojawiła się w ofercie dealerskiej właśnie oferta na zakup dwóch S-Maxów Vignale w kolorze Platinum White, ponieważ jedna z prestiżowych dość niemieckich firm redukowała swoją flotę. Oczywiście od razu postanowiłem te samochody zadatkować, rezerwować, wiedząc o tym, że będę jednak musiał na te auta dość długo oczekiwać, zanim będzie możliwy ich odbiór. I tak też było w tym przypadku, bo dopiero w 2022 roku mogłem te oba S-Maxy odebrać. Jeden S-Max z tych właśnie dwóch bliźniaków, który miał ponad 196 tysięcy kilometrów, trafił do pana Janusza z Radomia, który już dłuższy czas wcześniej oczekiwał u mnie na S-Maxa Vignale właśnie w kolorze Platinum White. Kiedy przyjechał do mnie, zobaczył obydwa egzemplarze, był no nieco zdziwiony, że takie dwa samochody akurat identyczne, idealne, takie jakie on szuka, są w mojej ofercie. Ale powiedziałem do pana Janusza, że hola hola, panie drogi, jeden z tych samochodów, czyli właśnie konkretnie ten S-Max, który wówczas posiadał 180 tysięcy kilometrów, zostaje u mnie. No i pan Janusz był nieco rozczarowany, ale oczywiście no, przyjął to do wiadomości i odjechał tamtym, z którego do dzisiaj jest zadowolony, ponieważ mamy ze sobą kontakt, także dalej ten samochód buduje u niego radość posiadania. Przepraszam panie Januszu, ale wiem, że pan ogląda moje prezentacje, także z tego miejsca też pana bardzo, bardzo pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłości, kiedy i pan będzie chciał zmienić swój samochód, ale wiem, że pan na pewno nie będzie tego czynił szybko. Ja też, moi drodzy, chciałem, żeby ten samochód został z nami na lata, bo wyszukanie i znalezienie takiego egzemplarza nawet i dla mnie było niezwykle trudne. Jednak okazało się, że w ostatnim czasie pojawił się w ofercie inny samochód, to taka troszeczkę niespodzianka, za jakiś czas wam go pokażę. No i kiedy pokazałem go żonie, powiedziała, że no Remi, musimy mieć to auto jako samochód rodzinny, i zmieniamy, sprzedajemy S-Maxa, choć także z bólem serca, no ale tamten samochód no, jest 3 razy droższy, można powiedzieć, od tego S-Maxa Vignale, więc może niektórzy się już domyślają, o jaki egzemplarz mi chodzi, pokażę go Wam w odpowiednim czasie. Tylko poczekajcie, zedrę tutaj tą biedronkę, czy to tu jest jakaś, bo niektórzy pomyślą, że jakaś wada na lakierze. Dobra. Moi drodzy, przystępujemy do sumowania tutaj wstępnego tego samochodu. Więc mamy tutaj do czynienia z Fordem S-Max w wersji prestiżowej Vignale. A musicie mi wiedzieć, że Fordy Vignale można było nabyć tylko w specjalnie wydzielonych miejscach u dealera. Nie każdy dealer oferował Vignale. Te samochody przechodziły 100 dodatkowych testów. Fabrycznie nakładana była na niego powłoka hydrofobowa, powłoka... powodowała, że ten lakier nie ulegał zarysowaniom, że po prostu był wzmocniony. Więc S-Maxy Vignale to samochody najlepiej zbudowane ze wszystkich Fordów, więc i także luksus można zobaczyć i dotknąć właśnie u tego producenta.
Dodatkowym jeszcze atutem oczywiście S-Maxu Vignale jest cena, no bo dzisiaj oczywiście możemy ten samochód nabyć za rozsądne pieniądze, ale kiedy on był do sprzedaży w salonie, kosztował 2 razy więcej niż wersja bazowa, a można powiedzieć, że 0,5 razy więcej niż wersja najbogatsza Titanium, więc to też o czymś świadczyło i świadczyło też o tym, do kogo te samochody były kierowane. No ale oczywiście Ford S-Max Vignale. No i co tutaj w tym samochodzie znajdziemy, co wyróżnia ten samochód wśród innych? Oczywiście mamy chromowane elementy na całym samochodzie, mamy piękne chromowane relingi, obwoluty wokół przyciemianych solarnie szyb, chromy na drzwiach, oznaczenia, emblematy Vignale, piękne 18-calowe alufelgi. Kolor Platinum White też wymaga spory metalik. S-Max Vignale w kolorze Platinum White to jest właśnie top of the top, jeżeli chodzi o te modele. W S-Maxie, w najbogatszej wersji Vignale, musimy oczywiście znaleźć światła dynamiczne, LED-owe, które dopalając odpowiednie segmenty diode LED dbają o naszą najlepszą widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Kto nie użytkował świateł dynamicznych LED-owych, to kiedy przesiada się do takiego samochodu, szczególnie nocą, odkrywa zupełnie inny widok, inny obraz drogi. To także jest niezwykle budujące i powodujące radość na twarzy kierowcy. Ford S-Max w wersji Vignale, tutaj mamy 18-calowe, nieco bardziej chromowane alufelgi. Oczywiście. No i z tyłu też znajdziemy emblematy Vignale, znajdziemy chromowaną listwę. No i tutaj w tej wersji, bo jest to także sam bardzo piano, zaślepka, bo samochód wyposażony jest w hak. To tyle. Stronę zewnętrzną, no piękno tutaj się kształtuje naprawdę na waszym także i widoku, więc możemy przejść teraz nieco do wnętrza tego samochodu pod kątem wstępu. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy tutaj po prostu wszystko. Pełną asystę kierowcy, która będzie nas dbała o nas, o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszej jazdy, a tym samym naszą rodzinę. Mamy tutaj aktywny asystent pasa ruchu, kontrolę martwego punktu w lusterkach, mamy radar antykolizyjny, aktywny tempomat, czujnik zmęczenia kierowcy, cross traffic alert, mamy automatyczne parkowanie, równoległe, prostopadłe, kamerę cofania, elektryczną klapę. Jeżeli chodzi o system multimedialny, to oczywiście od Sony. Sync 3. generacji, który tutaj jest też unowocześniony. Mamy także aplikację, mamy możliwość połączenia smartfona i jego aplikację na ekranie centralnym. Oczywiście pełne nagłośnienie, które też tutaj buduje niesamowity dźwięk w tym samochodzie. Wnętrze to także oczywiście skórzana tapicerka, wielokonturowe fotele. Ta skórzana tapicerka jest tutaj szyta ręcznie, moi drodzy. Wielokonturowe fotele są także chłodzone, z pamięcią, mają także funkcję masażu. Jak Vignale to wszystko, jak Vignale to masaż, jak Vignale też, moi drodzy, to aktywna redukcja hałasu, też ten system jest w tym samochodzie. Oczywiście obszyta skórą deska rozdzielcza, licznik LCD. Moi drodzy, tutaj niczego wam po prostu nie zabraknie, jeżeli chodzi o wyposażenie, o prestiż posiadania. Te całe wyposażenie jeszcze wam oczywiście omówię, bo tutaj musielibyśmy spędzić za dużo czasu na tym wstępie. Więc co tutaj jest jeszcze bardzo ważnym elementem? Otóż silnik wyjechał na drogę w roku 2018. Absolutnie serwisowany, bezwypadkowy egzemplarz, ale także i z najlepszym silnikiem. S-Max waży ponad 1900 kg i pozwalał podróży według własnych reguł. I taki też tutaj jest silnik jeszcze grupy PSA, czyli Bez AdBlue, o mocy 210 koni mechanicznych, a 450 Nm momentu obrotowego. Proaktywna, automatyczna skrzynia biegów nowej generacji, która będzie cały czas dbała o najlepsze obroty.
cichość jazdy w tym samochodzie, radość wyprzedzania jest bardzo duża. No, kto przyjedzie do mnie, wsiądzie do tego auta, przejedzie nim parę kilometrów, odczuje naprawdę, że jest to S-Max, którym się jedzie, no nie wiem, no można powiedzieć, że S-Max, który nie odlega niczym od najwyższej jakości samochodów klasy premium pod względem mocy, pod względem jakości jazdy, pod względem tego, jak jest cicho w środku i jaki zapach jest z tej skóry w tym samochodzie i jakie też ten samochód ma wyposażenie, które jazdy jest. I wiem, jak on potrafi po prostu napędzać kierowcę w dobry nastrój, kiedy tylko się nim podróżuje. Zaczynamy, moi drodzy, szczegółowe oględziny, oczywiście od przedniej strony nadwozia i poszczególne elementy będziemy sobie tutaj oglądali. Przepraszam za jakość dźwięku, bo coś mi szwankuje dzisiaj mikrofon, ale mam nadzieję, że jednak przekaz do Was dotrze. Jeżeli chodzi o zderzak przedni, oczywiście ma on wbudowane wysokociśnieniowe spryskiwacze reflektorów, co widzicie. Inaczej zabudowany jest grill w wersji Vignale, ale i cały zderzak ma też troszeczkę swoją inną formę w postaci właśnie dołożonych takich chromowanych elementów, inne są halogeny. No i tutaj widzimy, że ta ramka chromowana nie jest nigdzie też zniszczona, ten element piano, blako, kalający halogen też jest w porządku. Wszystkie tutaj elementy w grillu też nie mają żadnych załamań, spękań. Chromowane listwy są świecące i takie jak powinny być. Doły zderzaka także nie są zniszczone. Zderzak pozbawiony jest odprysków. Oczywiście żadnych tutaj uchybień nie znajdziemy. Zawsze, kiedy samochody mają na wyposażeniu właśnie aktywny asystent pasa ruchu i aktywny radar i aktywny tempomat, no to właśnie tych odprysków jest nawet i w samochodach autostradowych, bo ten był typowo użytkowany autostradowo, to zbyt wiele nie ma, ze względu na to, że one utrzymują automatycznie odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów. Więc tutaj z przodu nie znajdziemy żadnych niuansów. Jeżeli chodzi o światła, one oczywiście też nie są nigdzie zaparowane, spękane, nie ma żadnych zmatowień, świecą wprost rewelacyjnie. Mamy także kierunkowskazy, które tak tutaj nam zjeżdżają z góry do dołu. Jeżeli chodzi o maskę, no to świeci słońce, więc widzimy ten piękny kolor Platinum White, który mieni się i powoduje, że ten samochód po prostu się świeci z daleka. Maska też nie ma tutaj odprysków, nie ma żadnych przefalowań, załamań, rys. Wszystko pod tym kątem jest oczywiście w porządku. Nie był to samochód picowany, polerowany, jest oryginalny, więc widzicie też dbałość poprzedniego właściciela, jak i moją dbałość o to auto, że tutaj żadnych uchybień nie znajdziemy. Szyba czołowa była w 2021 roku wymieniona ze względu na to, że posiadała jakieś tam drobne odpryski, więc Niemcy z ubezpieczenia po prostu bezkosztowo w serwisach takie szyby wymieniają i tutaj ta szyba została na oryginalną fabryczną, także podgrzewaną z filtrem UV, oczywiście taka jak powinna być wymieniona, więc dzięki temu też nie ma najmniejszego odprysku na tej szybie, widoczność jest doskonała i to też jest ogromny atut. Przechodzimy dalej przez kolejne elementy, będziemy je sobie z bliska tutaj oglądali, zobaczmy błotnik po stronie pasażera. Nie ma tutaj nic, o czym moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście emblematy Vignale także i tutaj u boku. Zobaczmy drzwi. Oczywiście wyposażenie także i w pełen bezkluczykowy system Keyless Go. To także jest oczywiście na wyposażeniu seryjnym w wersji Vignale. Te wszystkie chromowane listwy też tutaj nie są nigdzie poniszczone czy zmatowiałe, lakierowane progi pod kolor nadwozia też bez uwag, nie ma także obić parkingowych, chromowane listwy u dołu szyb też nie są wypowiałe, elementy piano black nie są porysowane. Więc idziemy na tylne drzwi i tutaj zobaczcie, że także bez uwag. Oczywiście żadnych także nalotów korozji nie ma na tym samochodzie. Zresztą, tak jak mówiłem, ten lakier jeszcze był dodatkowo przez fabrykę wzmocniony, więc on naprawdę zachowuje swoją świeżość do dzisiaj i to też zauważycie od razu, kiedy zaczniecie oglądać to auto. Także zwracamy uwagę na te wszystkie osadzenia reflektorów, na szczeliny. Tutaj wszystko jest fabrycznie, więc bez uwag. Zobaczcie profil pojazdu. Tutaj także nie znajdziemy żadnych wgniotek parkingowych. Piękna, równa linia tego auta.
Światła tylne oczywiście w technologii LED, one bardzo dobrze świecą, zaznaczając nasze ruchy. Mamy tutaj światła LEDowe, także i tutaj taką diodę LEDową. Też one, widzicie, nie są zmatowiałe, zaparowane. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest wszystko w porządku. Szyba tylna nie jest porysowana od wycieraczki. Tutaj mamy światło stop, oczywiście. Zobaczcie, tu wszystko jest też bardzo ładne, bez żadnych kompletnie nalotów. Na klapie również emblemat Vignale. I tutaj śmiało możemy sobie przechodzić przez tą klapę też bez żadnych wad. Listwa chromowana. Tylny zderzak, bardzo minimalne ślady eksploatacji, dwa dyfuzory wydechu, piano black element u dołu, no i zaślepka do haka. Tutaj te doły w zderzakach też nie są porysowane. Idziemy teraz na stronę kierowcy. Oczywiście silnik z grupy PSA, czyli bez AdBlue. Wlewamy tylko ropę. Drzwi tylne. W każdych drzwiach znajduje się system bezkluczykowy, zarówno przednich, jak i tylnych. Także gdzie nie dotkniemy, tam zamkniemy samochód albo otworzymy. Tak, troszeczkę szybko też może tutaj przejeżdżam, no ale naprawdę bez uwag tutaj żadnych kompletnie, jeżeli chodzi o dbałość, o lakier, wszystko jest na najwyższym poziomie w tym samochodzie, więc nie znajdujemy tutaj żadnych minusów. Błotnik po stronie kierowcy. Łączenie szyby z dachem bez odprysków. Relingi nie były użytkowane, nie były zakładane żadne bagażniki dachowe, więc i dach bez żadnych rys, bez wgniotki. Strona wizualna tego Forda S-Maxa Vignale od razu nam mówi o tym, że jest to samochód bezwypadkowy, samochód bardzo zadbany, równej linii, piękny, kolor oczywiście Platinum White, który charakteryzuje prestiżowe wersje Forda. Więc nic tutaj dodać, nic ująć, moi drodzy, jeżeli przyjedziecie do mnie na miejsce, na pewno będziecie zaskoczeni stanem tego samochodu. Jest to Ford S-Max, który jest na podium, jeżeli chodzi o wszystkie auta, które oferowałem. Zresztą należał do mnie, więc no był wybrany, że tak powiem, ze wszystkich możliwości, a ta opcja wybrana przeze mnie oczywiście najlepsza, więc i ten samochód nie będzie generował żadnych u Was rozczarowań i zdecydowanie możemy więc przechodzić do kolejnych etapów. Zajmijmy się teraz ogumieniem, alufelgami, hamulcami. Mamy opony Michelin z 2021 roku. Mają one około 90% bieżnika, rozmiar 235x50x18. Alufelgi zarezerwowane dla wersji Vignale. Oczywiście też nigdzie nie są zniszczone czy porysowane. Może delikatnie przybrudzone, ale nic ponadto. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, tutaj był cały serwis hamulcowy wykonany, niespełna 5000 kilometrów temu, więc mamy nowe tarcze, nowe klocki z przodu, no i możemy sobie śmiało przechodzić teraz do tyłu, bo tutaj także sytuacja analogiczna z oponami Michelin. Oczywiście też alufelga nigdzie nie jest zniszczona, z jednej i z drugiej strony wszystko kształtuje się bardzo ładnie. Mamy także nowe tarcze, nowe klocki. Przejdźmy jeszcze pod mój dom, pokażę Wam jeszcze komplet alufelg zimowych, jakie otrzymacie razem z tym samochodem. A więc jesteśmy pod moim domem, pokażę Wam komplet alufelg zimowych, jakie otrzymacie gratis razem z tym samochodem. Oczywiście alufelgi idealnie pasujące do Forda z czujnikami ciśnienia, także i zimą system będzie działał prawidłowo. Opony markowe Dunlop 235x55x17. Opony mają jeszcze około 90% bieżnika. Alufelgi Platin, bardzo ładny wzór, ale też one są niepodrapane, nie są krzywe. Oczywiście wszystko z nimi w porządku. Wystarczy tylko, może też właśnie je sobie na zimę doczyścić, ale nic ponadto. I to jest znaczący też gratis do tego samochodu.
Także, moi drodzy, samochód kompletny, przygotowany na każdy sezon, a to jest bardzo ważne, no bo musicie wiedzieć, że dzisiaj ogumienie, oczywiście felgi też to są nie są tanie rzeczy, więc na pewno to doda kompletności dla całej oferty. No a to jest też niezwykle ważne, no bo i nowe hamulce, i opony na każdy sezon, alufelgi, to wszystko kształtuje właśnie też taki charakter porządnej, uczciwej oferty. Zajrzyjmy do bagażnika, otwiera się go oczywiście elektrycznie. Można także nacisnąć dwa razy przycisk w pilocie, guzikiem na desce rozdzielczej, bądź przyciskiem tutaj nad tablicą rejestracyjną również. No i moi drodzy, Ford S-Max to oferta na rodzinny samochód bez limitu przestrzeni. Mamy tutaj 1035 litrów, kiedy fotele są rozłożone, tak jak teraz. Każdy ten fotel możemy sobie oddzielnie oczywiście złożyć, przesunąć. 2200 litrów będzie, kiedy złożymy wszystkie tylne fotele, a składa się je też bardzo łatwo tutaj za pomocą przycisków, więc możemy sobie nacisnąć, uzyskamy płaską powierzchnię. Mamy także roletę, która się automatycznie zwija. No i tutaj przestrzeń bagażnika też została zabezpieczona. Tutaj widzicie taką specjalną matą. Pod nią oczywiście mamy oryginalny, nienaruszony nigdzie welur. Pod spodem również znajdziemy tutaj miejsce do tego, żebyśmy sobie mogli wypuścić koło zapasowe, bo ten samochód wyposażony jest w koło zapasowe, które dojazdowe znajduje się pod autem, więc to także dodatkowy atut, bo najczęściej tutaj mamy zestawy naprawcze. Bagażnik niezwykle funkcjonalny, ustawny. Tak jak mówiłem, przestrzeni nigdy nie zabraknie. Jeżeli chodzi o tutaj formę używania, to też widzimy, że nie ma tutaj zniszczeń, minimalne ślady użytkowania tego bagażnika, nic ponadto. Blenda osłaniająca także nie jest poniszczona. Mamy dodatkową zasłaniającą roletkę, oświetlenie, gniazdo zasilania. Wszystko jest po prostu w porządku, także uchwyty termotop w fotelach. No i oryginalność to bezwypadkowość, czyli tutaj żadne śruby, nic tu nie było odkręcane, kombinowane. Wszystko jest oczywiście fabrycznie w tym aucie, więc zobaczcie, że nie ma tutaj też żadnych niuansów. Mamy także osłonę na zderzaku, uszczelka, wszystko jest w porządku. Oświetlenie także i na tym panelu górnym. Więc moi drodzy, zamykamy bagażnik przyciskiem, bo tutaj po prostu wszystko jest ok. Zaglądamy do wnętrza Forda, no bo tutaj właśnie odnajdziemy też dużo, dużo jakości i prestiżu. Mamy ręcznie oprzywaną, skórzaną tapicerkę w takie specjalne, zarezerwowane dla wersji Vignale wzory, białe dodatkowe obszycia skórzane. No piękne te fotele są, ale też niezwykle wygodne. Pełna regulacja, przesuwanie, możliwość tutaj oczywiście rozkładania ich tak, jak tylko sobie chcecie, więc możliwości aranżacji wnętrza tutaj też nie zabraknie. Dużo przestrzeni nad głową w Fordzie, na nogi. Trzy foteliki, bo trzy uchwyty ISOFIX też tutaj zamontujecie. No ale zobaczcie, jak tutaj się kształtuje ta tapicerka. No bez kompletnie żadnych uwag. Zarówno na drzwiach, jak i na fotelach nie ma śladów zużycia kompletnie, więc no można tutaj śmiało stwierdzić, że jest pod względem jakości utrzymania tu idealnie. Mamy także oczywiście stoliki w fotelach tylnych, kieszeni, nadmuchy dla pasażerów z tyłu, także oczywiście znajdziemy gniazdo zasilania, dywaniki gumowe, pod spodem fabryczne welury, tutaj poniżej jeszcze taki schowek, właśnie zobaczcie, właśnie nalewarek na takie wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żebyśmy sobie mogli to koło spod samochodu spuścić. Wersja z nagłośnieniem premium, czyli mamy tutaj z tyłu także głośniki dodatkowe, jakość dźwięku jest niesamowita, oświetlenie ambientowe, oświetlenie LED-owe i tutaj wszędzie w podsuficie także znajdziemy, moi drodzy, mikrofony, które szczytują nam dźwięk wewnętrzny auta, żeby właśnie używać tej aktywnej redukcji hałasów, która jakby odwraca tą amplitudę na tą przyjemną dla ucha, więc my po prostu tutaj cały czas w tym samochodzie jadąc słyszymy tylko ciszę, spokój, no i to jest też niezwykła cecha tego samochodu.
Także z tyłu wszystko w porządku. Zobaczmy tapicerkę drzwiową. Tutaj mamy dodatkowe oczywiście rolety w drzwiach. Możemy je sobie zasłonić, kiedy jeszcze chcemy nasze pociechy osłonić od słońca albo zabezpieczyć przed słońcem wnętrze. Tu też wszystko jest obszyte skórą, białą nicią, elementy piano black. No i utrzymanie tej tapicerki bez najmniejszych tutaj, moi drodzy, rozczarowań. Zobaczcie te wszystkie profile, doły drzwi, najmniejszego zużycia, najmniejszych śladów korozji tutaj nie znajdziemy. Specjalne jeszcze fabryczne osłony, tutaj takie naklejki, też ich szukajcie, bo to też świadczy o fabryczności przed odpryskami. Więc po tej stronie wszystko ok, idziemy od strony pasażera. No oczywiście jakieś tam drobne plamki eksploatacyjne gdzieś tam znajdziemy, no ale ja tych samochodów, mówię, nie piorę, specjalnie nie czyszczę, więc no delikatne ślady tutaj znajdziemy, ale żadnych zniszczeń, to jest bardzo ważne. Tutaj również profile, oczywiście wszystkie śruby, wszystkie elementy w tym samochodzie nie odlegają od perfekcji i to jest główna cecha tego konkretnego egzemplarza. No i z tej strony także tutaj wszystko jest ok. Zobaczmy pas oczywiście środkowy, który schodzi jakby z sufitu. Takie rozwiązanie jest w Fordzie S-Maxie. Przechodzimy od strony kierowcy. Tapicerka drzwiowa, tu wszystko też obszywane jest skórą, bardzo mięciutkie, tutaj wszystko jest do tego, żebyśmy mogli wygodnie sobie łokieć położyć, oryginalne aluminium, klamka również jest aluminiowa, tutaj mamy pamięć foteli, no i przyciski, wszystkie elementy na drzwiach przednich, też sobie zobaczcie, że nie ma naprawdę tutaj zniszczeń, emblemat Vignale na progu. Uszczelki, wszystkie tutaj elementy od tej strony uważam, że ok, więc możemy pokazywać dalej. Fotel oczywiście sterowany elektrycznie, mamy także elektrycznie regulowaną część lędźwiową, fotele z masażem, fotele wentylowane, nie są one poniszczone, delikatne, tylko oczywiście tutaj ślady zagniecenia przy wchodzeniu, wychodzeniu z samochodu, to jest rzecz naturalna. Ale zobaczcie, że ten fotel nie jest w jakikolwiek sposób zniszczony, zarówno także i przyciski na kierownicy, ale i sama kierownica, która ma fabryczną skórę. Często widzę w ofertach obszyte kierownice w Fordach. To świadczy o tym, że te samochody były wyniszczone, a kiedy właśnie mamy kierownicę tutaj, tak jak tutaj, która jest jeszcze oryginalna, bez zużycia, to widzimy też, że samochód nie dość, że miał przebieg autostradowy, to był naprawdę użytkowany bardzo dobrze. Zobaczmy te wszystkie przyciski, oczywiście bez żadnych nalotów, podłokietnik także skórzany, także i bardzo mięciutki, manszeta, lewarek, system multimedialny, tutaj mamy przyciski do chłodzenia, do grzania foteli, system multimedialny, display też nigdzie nie jest porysowany, a widzicie deskę kokpit, która obszyta jest skórą, tutaj też nic nie było matowane, że tak powiem, czy plakowane. Wszystko jest oryginalnie, zobaczcie, zachowana jest ta deska rozdzielcza bez żadnego śladu. To jest też atut. Idziemy od strony pasażera z przodu. Tapicerka drzwiowa. Numer nadwozia można sobie tutaj zatrzymać, spisać. U mnie pełna transparentność, a często widzę właśnie w ofertach, że numery nadwozia są zakrywane albo wpisywane, jakieś X, zadzwoń do mnie. Przecież to jest podstawa. Jeżeli widzicie, że sprzedawca ukrywa numer nadwozia, to możecie być pewni, że tam czyha na Was już bardzo wiele znaków zapytania i w zasadzie możecie już takiego sprzedawcę odrzucić, bo to jest podstawa. Zobaczmy fotel pasażera, on także oczywiście z pełną elektryczną regulacją, on także jest z masażem, także wentylowany. No i jakość tutaj utrzymania możemy sobie obserwować, że bez żadnych uwag, schowek, dywanik. No nie ma nic tutaj, moi drodzy, w tym samochodzie, tutaj też również te mikrofony do aktywnej redukcji hałasu. Nie ma nic, moi drodzy, w tym samochodzie we wnętrzu, oprócz tego, że czujemy tutaj zapach prawdziwej skóry, zero wilgoci, jakość, przyjemność, która naprawdę daje o sobie znać dopiero kiedy jedziemy, kiedy użytkujemy ten samochód w takiej ciszy, wygodzie, komforcie, przestrzeni.
To jest naprawdę coś, czego już nie ma w tych wszystkich nowych samochodach, które są zabudowane w środku, że czujemy się jak w puszce. W Fordzie S-Maxie czujemy pełen komfort, pełną przestrzeń, a jeszcze kiedy mamy do czynienia z wersją Vignale, jedziemy nocą, kiedy działa oświetlenie ambientowe, kiedy doskonale światła LED-owe oświetlają naszą drogę, kiedy radar i systemy wspomagania kierowcy nad nami czuwają, kiedy słuchamy naszej muzyki, która pięknie brzmi tutaj z tych głośników od Sony, to wszystko naprawdę powoduje, że chcemy wręcz i czekamy na kolejne podróże tym samochodem. Uwierzcie mi, to jest coś pięknego. Zaglądamy pod pokrywę silnika. Jeżeli Ford S-Max Vignale, jeżeli mamy mieć prestiż połączony z dynamiką, z mocą, z bezawaryjnością, to musi tutaj znajdować się wysokoprężny silnik TDCi grupy PSA o mocy 210 koni mechanicznych, 450 Nm momentu obrotowego. Tym motorem możecie kreować radość jazdy. To jest niesamowite, jak on potrafi łączyć moc z bezawaryjnością, z ekonomią. Nie ma chyba drugiego takiego motoru. Tutaj bez AdBlue oczywiście jeszcze, bo silnik grupy PSA. No i ten silnik 210 koni jest wzmocniony jeszcze pod względem budowy od generacji 150 czy 180 koni. Tutaj nie musicie się niczego obawiać. On jest po prostu pancerny. Poczytajcie sobie opinię. Nic się kompletnie z nim nie dzieje. Nawet można jeździć po mieście, tylko na trasie oczywiście to jest wbudowane w DNA Forda, ale i po mieście nie zapychają się tutaj filtry cząstek stałych. Nie ma kompletnie żadnego tutaj niuansu negatywnego, więc dlatego ja też ten silnik użytkowałem z wielką przyjemnością i z wiedzą o tym, że będę zawsze zadowolony z każdej podróży. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żebyśmy regularnie zmieniali olej w tym silniku, niecałe 6 litrów z normą WSS M2C950A, więc to nie są drogie czynności, moi drodzy. Olej tutaj wymieniajmy co 15 tysięcy kilometrów. Tak też było czynione w tym egzemplarzu i to naprawdę zagwarantowało też jakość, a tym bardziej, że to był samochód użytkowany autostradowo, więc ten przebieg możemy sobie spokojnie podzielić przez 4. Nowy akumulator Boscha. Mamy także tutaj odnotowaną wymianę kompletnego rozrządu, odnotowane regularne wymiany oleju w skrzyni biegów. Przygotowanie jeszcze przeze mnie tego samochodu do eksploatacji. Też wymieniłem olej, filtry. No jest tutaj po prostu wszystko, czego oczekiwać można po używanym samochodzie. A sama dynamika, moi mili, no pojedziemy prawie 230 km na godzinę, rozpędzimy tego S-Maxa do 100 w niecałe 9 sekund, a przy tym spalanie średnie oscyluje w granicach 6,8 do 7 litrów. Mamy tutaj proaktywną, bardzo płynną automatyczną skrzynię biegów, która nie zastanawia się, jaki bieg ma wrzucić w mieście, a na trasie ona delikatnie nam luzuje obroty, robi to z taką precyzją, ale zawsze mamy tą moc pod nogą do wyprzedzania, błyskawiczna redukcja. Oczywiście skrzynia biegów tutaj nowej generacji, gdzie sprzęgło zostało wysunięte już poza obudowę tej skrzyni, czyli skończyły się te odwieczne problemy power shiftów i tutaj już możemy powiedzieć, że mamy pancerność połączoną z najlepszym motorem wysokoprężnym grupy PSA. Jakość utrzymania tego silnika też mówi nam po tym, że nie ma tutaj zapotrzebowania. Nie ma wycieków w tym egzemplarzu, jest wszystko naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście do zbiornika wlejemy 66 litrów ropy, więc zasięgi powyżej 1000 km też dla S-Maxa nie są problemem. Fajny jest widok, kiedy zatankujemy S-Maxa do pełna i ukazuje nam się widok, że możemy zrobić 1120 km. To jest coś niezwykłego przy tej właśnie dynamice i takiej stateczności tego samochodu. Przejedziemy się, zobaczycie, o czym mówię. Oczywiście pełna oryginalność, na wszystko trzeba zwracać uwagę w samochodach używanych. Tutaj nic nie było odkręcane, reflektory fabryczne, wszystko jest tak, jak powinno być. Nie ma żadnych, tak jak mówiłem, zapoceń, żadnych wycieków, także możemy śmiało przechodzić do wnętrza, uruchomimy sobie silnik, posłuchamy, jak pracuje. Zasiadamy do wnętrza, przyciskamy Vignale, nas wita oczywiście, przyciskamy tutaj przycisk power, samochód nam się uruchamia natychmiastowo.
ściszymy tylko sobie tutaj radio. No i oczywiście wszystkie tutaj informacje, ale zobaczcie, pogasły wszystkie kontrolki. Nie ma żadnych usterek od strony elektroniki, wszystko jest jak najbardziej ok. Skrzynia biegów, czyli tutaj mamy tryb drive, tryb sportowy, ale także możemy sobie zmieniać biegi za pomocą łopatek tutaj za kierownicą. To też działa bardzo, bardzo dobrze. Więc idziemy słuchać motoru. Moi drodzy, słyszycie sami, że praca tego silnika jest harmonijna, równa, cicha nawet powiem, choć silniki TDCi nie są mistrzami cichej pracy na wolnych obrotach, ale musicie przyznać, że ten egzemplarz pracuje nad wyraz cicho i precyzyjnie, co też jest oczywiście atutem dla tego egzemplarza. No ale nie mogłem, moi drodzy, dla siebie zostawić nic innego, jak tylko najlepszą z możliwych opcji, więc dlatego praca tego motoru, zachowanie się jego na drodze, dynamika, wszystko tutaj mówi nam, że mamy do czynienia z S-Maxem, prawdziwym S-Maxem Vignale, czyli pod każdym kątem musi być tutaj ta nutka prestiżu i także po pracy silnika ją słychać. A więc w końcu nadszedł ten oczekiwany już przeze mnie moment, kiedy zasiadłem we wnętrzu S-Maxa i mogę Wam pokazać jazdę tym samochodem. Więc wrzucamy tryb drive, popuszczamy hamulec, nie dodając gazu. No i samochód nam powinien ślimaczo, płynnie ruszyć, a układ kierowniczy wyprostować, czyli układ kierowniczy, kolumna kierownicza, przekładnia, to wszystko jest w porządku. A sama skrzynia też działa bardzo dobrze, bo bez żadnego szarpnięcia płynnie S-Max nam rusza, więc tak powinno być. Moi drodzy, tym samochodem możemy manewrować po parkingach i w mieście bez przeszkód. 12 metrów średnica zawracania. Mamy tutaj wspomagacze parkowania, automatyczne parkowanie, kamerę cofania, czujniki 360 stopni, cross traffic alert. Wszystko, co sprawi, że po prostu w mieście będziemy czuli się wyżej. Także siedząc w S-Maxie, bo pozycja za kierownicą ma bardzo dobrą widoczność na każdą ze stron. No ale i tu rodzinne walory, nie trzeba ich reklamować. S-Max jest nie do zastąpienia pod tym względem. Jakość Vignale to top of the top. Tutaj żadnego szmeru, aktywna redukcja hałasu, silnika praktycznie nie słychać, zawieszenia nie słychać, otoczenia tego, co znajduje się za samochodem, także nie słychać. Więc moi drodzy, czujemy się tutaj naprawdę prestiżowo pod każdym względem. Jeszcze kiedy zasiądziemy do tych wielokonturowych foteli, które sobie możemy wyregulować i włączyć funkcję masażu, a także wentylację, to jest coś niesamowitego. S-Max ma bardzo mocne podwozie. Oczywiście to domena S-Maxa. Płyta, która znajduje się w Galaxy, w Fordzie Edge. No i tutaj nie będziemy narzekali, więc każda droga dla S-Maxa. A tym bardziej, jeżeli dostaniemy w nasze ręce taką wersję jak tutaj i taki egzemplarz jak tutaj, czyli samochód bez najmniejszych luzów, samochód bez żadnych uwag pod kątem stanu zawieszenia, układów. Tu wszystko jest na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Musicie wiedzieć,
że ja swojej żonie, która wozi moje dzieci i mojego niedawno narodzonego synka, moją taką nowość ukochaną, moi drodzy, no po prostu nie może być inaczej, że ten samochód przekażę nowemu właścicielowi z taką pewnością, że on będzie po prostu bezpiecznie woził swoją rodzinę bez najmniejszych uwag. Przyspieszmy, moi drodzy, do ponad 60 km na godzinę, co ten S-Max też czyni z przyjemnością, i wyhamujmy awaryjnie. To jest auto, które po prostu się słucha kierowcy. Najmniejszego luzu, najmniejszego szmeru, najmniejszych, moi drodzy, problemów tutaj kompletnie nie ma. Ideał, ideał i jeszcze raz ideał. I będę to tutaj z przytupem powtarzał, bo takich samochodów jest niewiele. To jest samochód spod mojej ręki. Musicie mi wiedzieć, i spod mojej nogi. Musicie mi wiedzieć, że to jest coś, czego nie znajdziecie. Uwierzcie mi. A przyjedziecie, to zobaczcie sami. Zobaczcie, system start-stop wyłączył nam silnik, czyli też działają tutaj odpowiednio wtryskiwacze, dobry akumulator. To wszystko się łączy w to, żeby ten system, czytując te parametry, mógł nam ten silnik wyłączyć w systemie start-stop, bo kiedy się tego nie czyni w samochodzie, to coś jest nie tak. Zobaczcie, popuszczę hamulec, automatycznie nam samochód się uruchamia i możemy śmiało jechać dalej, a przed nami jeszcze wiele różnorakich testów tego pięknego, mojego Forda S-Maxa. Winia. Jakość w winiale musimy odnaleźć także w podwoziu tego samochodu. Widzieliśmy amortyzatory, oczywiście bardzo dobre, no ale nie może być inaczej, bo winiale pochłania doskonale nierówności. I zobaczmy sobie teraz z bliska podwozie. Nie ma tutaj korozyjnych nalotów, widzimy także to koło dojazdowe tutaj u dołu pojazdu. Jeżeli chodzi o podwozie, to wszystkie osłony są także na swoim miejscu. Opony nie są pościnane od wewnętrznej strony. Ja kiedyś tylko najechałem na taką piankę montażową, moi drodzy, i zobaczcie, poprzyklejały się od tej pianki te elementy, ale oczywiście to nic strasznego, tylko takie delikatne przybrudzenie. No i idźmy dalej, zobaczmy progi, które nigdzie nie są tutaj wgniecione, zarówno od strony kierowcy, jak i od strony pasażera. Tutaj te progi są w bardzo dobrej formie. No nie ma też żadnych niuansów od podwozia i to też Wam chcę oczywiście tu wszystko pokazać, że wszystko też jest w oryginale, że nic tutaj nie jest kombinowane, że wszystko jest po prostu fabryczne. Oczywiście zawieszenie z tyłu zostało też sprawdzone przez diagnostę. Nie ma żadnych luzów. Tutaj mamy zawieszenie wahacze zawieszone na belce równoważącej, tak jak to w Fordach. Tłumiki też się bardzo dobrze tutaj trzymają, no ale co jest oczywiście bardzo ważne, od czego bym tutaj chciał może zacząć, no to, moi drodzy, patrząc tutaj od spodu, silnik nie ma żadnych wycieków ani zapoceń. Obejrzeliśmy go z każdej strony z diagnostą i tutaj żadnych uwag nie było. Tutaj też na oponie widzimy jeszcze tą piankę. Zobaczmy także gumy na przegubach, łączniki stabilizatora, drążki kierownicze bez uwag. Osłona pod silnikiem także w całości. Nic tutaj nie odbiega od prestiżu strony zewnętrznej czy wnętrza tego samochodu. Oczywiście, kiedy przyjedziecie do mnie, podjedziemy na stację diagnostyczną, będę Wam mógł zaprezentować w szczegółach naprawdę piękny samochód, także i od strony podwozia, co jest niezwykle ważnym elementem w używanym samochodzie, bo chcemy auto niezniszczone, nieporysowane także i od spodu, ale i oczywiście bez żadnych wycieków, więc ten Ford S-Max w Niale wpisuje się także i w takie oczekiwania. Zapraszam na krótką jazdę próbną moim S-Maxem. Chcę Wam o nim opowiedzieć jak najlepiej potrafię, bo sam tym samochodem jeździłem, sam go użytkowałem rodzinnie, bo to jest samochód, który w sekundę może zmienić się w rodzinny wóz, tak jak teraz.
No ale przecież S-Max w wersji Vignale to nie tylko rodzinna przestrzeń, bo to nam oferuje każdy S-Max, ale S-Max Vignale oferuje coś więcej. Zapach, ciszę, jakość dotyku każdego najdrobniejszego detalu w tym samochodzie. Oczywiście płynność działania, zabezpieczanie nas w każdych warunkach. To są systemy, które ratują życie. Radar antykolizyjny, aktywny asystent pasa ruchu, automatyczne hamowanie przed poprzedzającym pojazdem, aktywny tempomat, cross traffic alert, cały czas widzimy znaki drogowe na ekranie. Jest tu wszystko, nawet czujnik zmęczenia kierowcy, oczywiście pakiet zimowy, ale jest także i płynna moc, moi drodzy. Ta płynna moc charakteryzuje się, że za każdym razem, kiedy wciśniemy pedał przyspieszenia, ten samochód po prostu wystrzela do przodu. Zobaczcie, jadę 60 na godzinę, wciśnijmy nieco mocniej pedał przyspieszenia. Drodzy, moglibyśmy tak przyspieszać i przyspieszać. Ten samochód jakby mówi nam z tym silnikiem, że ja nie mam limitu. Przyspieszaj do 200, do 220, jedź jak chcesz. Oczywiście polskie warunki drogowe na to nie pozwalają. Ale uwierzcie mi, że wyprzedzanie takim samochodem, nawet w trybie drive, jest po prostu pryszczem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wyprzedzali bezpiecznie szereg tirów. Ale nikt mi nie powie, że bezpieczeństwo 450 Nm nie jest potrzebne w S-Maxie, który jest ciężkim samochodem, ale oczywiście także dzięki temu bardzo stabilnym, bo jego nic nie wytrąci z równowagi. Nie będę tutaj zachwalał fordowskich układów kierowniczych czy zawieszeń, które no wprost idealnie pochłaniają polskie nierówności wzdłużne czy poprzeczne. Tego samochodu nie wytrącicie po prostu z równowagi. Widoczność jest wręcz perfekcyjna na każdą ze stron, a kiedy jedziemy nocą, dynamiczne światła LED-owe inteligentnie z nami współpracują, potrafią nie oślepić samochodu, który jedzie z naprzeciwka, ale my cały czas widzimy dokładnie, co się dzieje na poboczu. No to są takie rozwiązania, które tak naprawdę musicie sami sprawdzić, żeby zrozumieć, o co chodzi, bo to jest wszystko piękne, bo to nam daje po prostu taką pełnię przyjemności z każdego wyjazdu urlopowego. Czeka się wręcz na wyjazd S-Maxem z rodziną, bo przecież wszyscy tutaj będą wygodnie siedzieć, bo jest mnóstwo miejsca, no i także mnóstwo miejsca na bagaże. Oczywiście multimedia, dźwięk, Sony, głośniki basowe, które znajdują się także pod fotelami. No tutaj nie zabraknie Wam po prostu niczego. A kiedy jedziecie wolniej tym samochodem, kiedy przemierzacie szlaki niewielkimi prędkościami, to mamy niespełna 1500 obrotów, minimalne wręcz spalanie, no ale możemy jechać szybciej, bo ciszy tutaj nie zabraknie. Aktywna redukcja hałasu, która zmienia amplitudę dźwięku złego dla naszego ucha na dobry i my tego po prostu nie odczuwamy. Żadnych szumów ze strony zewnętrznej, nawet jeżeli mijamy jakiś samochód, to on jest po prostu niesłyszalny. To jest piękne, że możemy dotknąć takiej jakości w samochodzie rodzinnym i zawsze uważałem, że Fordy S-Max Vignale to jest coś więcej. Ale moi drodzy, ważne jest, żebyście trafili na egzemplarz no po prostu pewny. Tak jak ten, on jest eksploatowany autostradowo przez jednego kierowcę. Żadna rodzina tutaj go nie tratowała, nie wykorzystywała bagażników dachowych, haka, żadnych innych elementów, po prostu naturalna autostradowa eksploatacja przez jednego kierowcę. Wszystko ma znaczenie, każdy detal ma znaczenie. Ja jeszcze ten samochód dokładnie przeserwisowałem, więc Wy otrzymujecie tak naprawdę to wszystko, co maksymalnie można uzyskać po używanym samochodzie. Bardzo dobre opony, hamulce, wymieniony olej, przygotowanie po prostu do eksploatacji i to się, drodzy moi, bardzo liczy. S-Maxem możemy jechać, jechać, jechać i za każdym razem będziemy czuli naprawdę przyjemność podróży. I nie rezygnujcie z luksusów. Czasami warto sobie pozwolić na coś nieco bardziej luksusowego, nieco bardziej odmiennego, a jednakowoż też coś, co było i jest na topie.
taki jest Ford S-Max Vignale. Jeszcze w wersji, w której mamy lakier tutaj White Platinum, uwierzcie mi, że ten samochód, kiedy przejeżdża koło nas, obejrzymy się za nim, pomimo że to jest van, ale sylwetka S-Maxa jest niestarzejąca się. A dzisiaj już takich samochodów się po prostu nie buduje. Dzisiaj wszyscy inwestują w SUVy, w elektryki, w jakieś dziwne plastikowe samochody, do których nie wsadzimy ponad 1000 litrów do bagażnika, nie wsadzimy 5-osobowej rodziny wygodnie, tylko będziemy w ścisku siedzieli i nie będziemy mieli mocy, bo tam występują 3-cylindrowe silniki benzynowe albo elektryczne, które mają zasięg 200 km i cały czas cierpimy z tego powodu, bo szukamy ładowarek. Taka motoryzacja jak ten S-Max się, drodzy Państwo, już nie trafi. To będą samochody, które za chwilę będą najbardziej poszukiwanymi, używanymi autami na rynku, uwierzcie mi, bo dzisiaj już się tego typu aut nie buduje. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy szukają porządnego Forda S-Maxa. Pięknego, dobrze wyposażonego we wszystkie systemy bezpieczeństwa. Samochód, który ukoi nas ciszą, dobrą muzyką, dynamiką, ekonomią, masażem i wentylacją fotela. No jest po prostu wszystko, więc tak naprawdę ten S-Max to zachęta do udanych wakacji, udanego urlopu, ale także i udanej codzienności w pięknym, przestronnym, bezwypadkowym aucie, któremu po prostu nic nie brakuje. Ja zapraszam do Auto 27, a ja przerzucam na tryb sportowy, żeby troszkę podelektować się jeszcze przyspieszeniem i dynamiką działającej proaktywnie nowej generacji skrzyni biegów, która no rewelacyjnie współpracuje z tym silnym motorem, który pali tylko niespełna 7 litrów na 100 km w trybie średnim, tak jak widzicie. Więc troszkę gazu i wystrzał! A najlepsze jest to, że nie odczujecie tutaj żadnego przełożenia biegów, a przy hamowaniu żadnych najmniejszych wibracji, żadnego telepania, no kompletnie nic. Czyli tak, moi drodzy, powinien wyglądać idealny używany samochód i kiedy przyjedziecie, przejedziecie się nim, będziecie po prostu zachwyceni. Gwarantuję to Wam na 100%, bo to jest, moi drodzy, mój Ford S-Max Vignale z najlepszym silnikiem, najlepszym wyposażeniem i najpiękniejszym kolorem. Czas na parkowanie automatyczne. Zaparkujemy sobie równolegle. Wybieramy tutaj ustawienie, tak, parkowanie równoległe, wybieramy stronę, no i będziemy chcieli między Fiatem a Toyotą równolegle zaparkować. Znalazło tam nam miejsce, ale my chcemy tutaj parkować, więc jedziemy dalej. Znaleziono miejsce, dokładnie, no i teraz już postępujemy według wskazówek komputera. Mamy jechać w tej chwili do przodu, jedziemy do przodu. Stop. Zatrzymany pojazd, mamy wrzucić bieg wsteczny, więc oczywiście to czynimy, widzimy kamerę, widzimy czujniki 360 stopni, przystępujemy do parkowania automatycznego, kierownica tutaj nam swoimi ruchami w pełnym trybie inteligentnym operuje, żebyśmy bezpiecznie zaparkowali w tym tutaj miejscu i tak też się odbywa to wszystko, więc parkujemy. Stop, mamy zatrzymać pojazd i do przodu wrzucić bieg, więc wrzucamy bieg do przodu. No i moi drodzy, zaparkowaliśmy równolegle między Toyotą, a z tyłu mamy Fiata. No i to mniej więcej tak wygląda. Oczywiście możemy parkować równolegle, prostopadle, przepraszam. No i jestem z powrotem, no a teraz byśmy chcieli wyjechać z tego miejsca także automatycznie, także wciskamy przycisk, wybieramy stronę wyjazdu, w tą stronę wyjeżdżamy, lewa strona, no i puszczamy kierownicę, znowu instrukcję, mamy wrzucić bieg wsteczny, no i nam tutaj się teraz ten proces odbywa wyjazdu, teraz z miejsca parkingowego, włączyć bieg do przodu, włączamy. No i moi drodzy, już jesteśmy, że tak powiem, wyjechani z tego miejsca, więc przejmujemy kierownicę i jedziemy. Ten system jest bardzo przyjemny w Fordzie, on działa precyzyjnie, równolegle, prostopadle, asystent wyjazdu, także na pewno przyda się, kiedy będziemy się wahać, czy w jakieś miejsce się zmieścimy, to komputer nam to obliczy i potem sam zaparkuje i sam wyjedzie.
Teraz czas na bardzo ważny element mojej prezentacji, czyli badanie powierzchni S-Maxa Vignale czujnikiem. Porządny samochód używany to także porządna, pełna dokumentacja i historia użytkowania samochodu. Ode mnie dostajecie oczywiście pełną fakturę, jesteście zwolnieni z podatku PC3 2%, więc te koszty Wam odchodzą, jedynie koszt przerejestrowania. Jeżeli chcecie zostawić te tablice rejestracyjne, no to 50 zł, jeżeli nie, to 80, także drobnica z tych kosztów. Oczywiście samochód jest ubezpieczony, auto, kasko, jest tutaj cały pakiet. Z dokumentacji pełna niemiecka historia. Samochód był wymeldowany w marcu 2021 roku, od wtedy już nieużytkowany był, nie jeździł, dzięki temu też tych kilometrów tak naprawdę nie narobił, bo samochody niemieckie autostradowe właśnie z tych roczników to już nawet koło 300 tysięcy potrafią mieć, więc tutaj się to uchowało, że tak powiem. Oczywiście były dwa egzemplarze, jeden 196 tysięcy, ten 180, więc ten 196 jeździ po Radomiu, nie wiem ile w tej chwili ma, trzeba by było zapytać pana Janusza, ile już zdążył zrobić. Mój malutki przebieg, ponieważ no tutaj my użytkujemy go, tak można powiedzieć, sporadycznie użytkowaliśmy, raczej stał w garażu, więc ma 185 tysięcy. Natomiast w historii na 180 tysięcy był dokonany tutaj bardzo dokładny serwis, duży serwis z wymianą płynu, wymianą oleju w skrzyni biegów, płyn hamulcowy, hamulce, tarcze, tak jak widzieliście, klocki, olej, wszystkie filtry. Samochód totalnie przygotowany do mojej i mojej żony bezproblemowej eksploatacji, także no tutaj nic nie włożycie, żadnych pieniędzy, bo to naprawdę miał być nasz samochód na co najmniej 2-3 lata, a jak nie 4 użytkowania, więc ja go przygotowałem i wyszukałem, wyselekcjonowałem naprawdę najlepszy możliwy egzemplarz, żeby nie generować żadnych problemów, bo często mnie w domu nie ma, więc żona musi mieć samochód pewny, do którego wsiada, przekręca kluczyk, no tutaj naciska guzik i jedzie. Więc to jest taki samochód, moi drodzy, do którego po prostu nie będziecie mieli żadnych zastrzeżeń, także i pod kątem serwisowania. Wszystko tutaj w szczegółach sobie na miejscu omówimy. Są też oczywiście raporty TIF, tak jak mówiłem. No jest wszystko, certyfikat pochodzenia, cała dokumentacja, godzinę byśmy tu spędzili, żeby tu wszystko zobaczyć. Są wszystkie faktury odnośnie moich tutaj wymian. Samochód naprawdę godny, perfekcyjny. To wszystko zobaczycie na miejscu, także możemy przechodzić dalej. A teraz czas na wyposażenie i funkcje. I tu może
może troszkę nam czasu zejdzie. Powiem Wam jeszcze, że w garażu mam siatkę do bagażnika nieużywaną fabryczną nową, także wypinany hak, też nigdy nieużywany fabrycznie nowy, dodatkowe śruby do kół zimowych. No jest to samochód kompletny, dostaniecie ode mnie po prostu wszystko. Odjeżdżacie samochodem przygotowanym na każdą okazję, taka jest prawda. Oczywiście Ford S-Max, pełne zabezpieczenie, w poduszki powietrzne, kurtyny, poduszka kolanowa, pod tym względem nie ma tutaj żadnych uwag. Tapicerka skórzana, wentylowana, grzana, to też jest na pewno poszukiwany element we Fordach S-Maxach, bo kiedy tutaj właśnie widzimy te przyciski do chłodzenia, to wtedy wiemy także, że samochód wyposażony jest w fotele wielokonturowe, czyli mnogość ustawień, zaraz Wam pokażę, no i masaż. Mamy bardzo wygodny podłokietnik, on jest też ze skóry, tutaj dwufunkcyjny, czyli tutaj mamy taki mniejszy welurowy schowek i bardzo głęboki schowek, możemy nawet dwulitrową butelkę tam włożyć. Schowek centralny, on jest także oczywiście welurowy, no i schowki jeszcze są pod fotelami, zarówno dla kierowcy, dla pasażera pod fotelami jest schowek. Cup holdery na kubeczki i tutaj też Wam pokażę, specjalne są te cup holdery z takimi redukcjami, widzimy, także możemy nawet bardzo głęboki czy długi termos sobie tutaj włożyć. Przyciski tu przy lewarku zmiany biegów mamy do automatycznego parkowania, do wyłączania systemu start-stop i do wyłączania czujników parkowania. Elektryczny hamulec ręczny, on spuści, kiedy będziemy ruszali. Włączymy bieg wsteczny, uruchomi nam się czytelna kamera cofania z czujnikami 360 stopni. Tutaj, kiedy będziemy skręcali, oczywiście także będziemy widzieli linię. Bardzo dobrze działa także w nocy ta kamera, no współpracuje idealnie. Musicie wiedzieć, że w wersjach Vignale ona ma większą rozdzielczość, tak samo jak ekran, więc jakość tutaj jest o niebo lepsza niż nawet w wersji Titanium, jeżeli chodzi o wyświetlany obraz. Na to też zwracam uwagę. Moi mili, jeżeli chodzi o panel, tutaj Sony, widzicie, mamy tu schowek i dwa gniazda USB, gniazdo zasilania, ale także tutaj mamy możliwość ładowania smartfona. No i widzimy oczywiście regulację temperatury dla obu stref. Mamy podgrzewane fotele w trzech siłach mocy, chłodzone fotele w trzech siłach mocy. Tu regulujemy temperaturę, oczywiście także dotykowo wszystko możemy regulować. Tu mam przyciski do klimatyzacji, do ogrzewania przedniej szyby. Samochód w ogóle wyposażony jest także w pakiet zimowy, czyli dogrzewacz elektryczny zimą. Po 3 minutach robi się ciepło w samochodzie. Mamy zamykany obieg wewnętrzny, no i tutaj przyciski do też sterowania czy ogrzewaniem szyby tylnej, czy nadmuchami. Oczywiście w trybie w pełni automatycznym też to wszystko funkcjonuje i czasami no nie trzeba tutaj nic przestawiać, bo automat za nas wszystko przejmuje. Mamy także wejście na płytę, co nieczęsto się zdarza w samochodach dzisiejszych, ale tutaj możemy naszą bazę dźwiękową odsłuchiwać także z ulubionych płyt. Tutaj pokazuje nam się informacja, że mamy włączoną poduszkę powietrzną pasażera, bo jeżeli przewozimy dziecko w foteliku, możemy ją po prostu wyłączyć. No i ekran multimedialny, Sync trzeciej generacji. Zobaczmy, co tutaj mamy, bo on jest w nowej szacie graficznej, tutaj w tej nowej wersji. Na dole mamy przyciski funkcyjne, w tej chwili znajdujemy się w oknie centralnym, widzimy nawigację, stację radiową, czy to jakieś inne multimedia, które włączymy. No i nasz telefon bezpośrednio połączone za pomocą Bluetooth. Możemy sobie wybrać także oczywiście źródła muzyki. Mamy cyfrowe radio DAB, bo tu jest pełne nagłośnienie. No i sobie wejdźmy na przykład w płytę, moi mili, bo tak jak mówiłem, nieczęsto płyt odsłuchujemy, więc sobie włączymy jakiś utwór, też posłuchamy troszeczkę nagłośnienia. Przykro, ale nie może Wam telefon oddać jakości dźwięku, jaki tutaj jest, bo to jest majstersztyk. Nie ma drugiego takiego S-Maxa, ja w swojej historii nie miałem i raczej mieć nie będę, z tak doskonałym nagłośnieniem. Tutaj musicie wiedzieć, jest pełen pakiet, czyli mamy także głośniki basowe pod fotelami z przodu i wtedy kierowca tutaj po prostu no, odczuwa całym sobą muzykę. To jest coś pięknego. Przy maksymalnym natężeniu żadnego harczenia, soprany, basy, wszystko
wszystko idealnie. No takiego dźwięku nie spotkacie. Nawet powiem Wam szczerze, miałem Audi A6 C7 z najbogatszym systemem Harman Kardon i tam naprawdę nawet dźwięk nie był tak dobry jak, przepraszam, nie Harman Kardon, Bang & Olufsen. Takie wyjeżdżane soprany tam były w desce rozdzielczej. No po prostu nie równa się nawet system tego Audi do tego, co tutaj mamy. No jest świetnie, rewelacyjnie. No i oczywiście możemy także z naszego smartfona sobie odsłuchiwać muzykę, jeżeli będzie podłączony, jakieś multimedia będą włączone. Także, moi drodzy, to wszystko działa płynnie. Klimatyzacja. Widzimy tutaj wszystkie ustawienia, także możemy sobie dotykowo zmieniać, wchodzić jeszcze do menu i tutaj też ogrzewaną przednią szybę włączać, czy zamykany obieg. Telefon połączony przez Bluetooth, kontakty, odczytywanie SMS-ów, wszystko tutaj się dzieje. Nawigacja, moi drodzy, wbudowane mapy całej Europy, bardzo płynnie działa, omija korki, ostrzega o fotoradarach, będziecie z niej korzystać z zadowoleniem, jest zaktualizowana. Aplikacje po ściągnięciu, możemy mieć tutaj aplikacje fordowskie, no i mamy jeszcze ustawienia różnego rodzaju funkcji, ale przejdźmy do tych najważniejszych. Oczywiście także jest obsługa w pełni głosowa, także głosowo możemy po polsku wybierać tutaj funkcje. Apple CarPlay, Android Auto, za chwilę też Wam pokażę, oświetlenie nastrojowe, wybieramy sobie kolor, no i po zmroku mamy taką piękną morę i winiale tych punktów oświetleniowych jest dwa razy więcej niż w wersji Titanium, więc naprawdę też ta mora super tutaj się prezentuje. No i zobaczcie fotele, bo to jest niezwykle ważne i to jest jedyna rzecz, jaka zasługuje na najwyższe uznanie w Fordach Vignale, czyli fotele wielokonturowe. Mamy mnóstwo ustawień, wszystko możemy ustawić, boczki przysunąć, odsunąć, rozszerzyć fotel na dole. Wszystko zrobicie z tymi fotelami, zarówno dla kierowcy, dla pasażera. No i oczywiście, co jest ważne, możemy skorzystać z masażu. Kierowca, pasażer może się wymasować i słabiej, i mocniej. I to wszystko, jeszcze te ustawienia, wszystkie fotela możemy zapamiętać w trzech pozycjach. Więc, moi mili, tak wygląda system Sync trzeciej generacji, multimedialny. Przejdźmy dalej. Oczywiście samochód uruchamiamy za pomocą przycisku. Pełen bezkluczykowy system Keyless Go, czyli po podejściu do auta ono się otwiera, po odejściu zamyka. Mamy wielofunkcyjną kierownicę. No i po prawej stronie znajdziemy przyciski do ekranu centralnego. No i tutaj widzimy ten ekran centralny, możemy sobie zmienić widok. Co chcemy, to sobie ustawimy. Czy prędkość, czy nawigację, czy telefon. Zawsze w tym miejscu widzimy asystenta pasa ruchu, radar antykolizyjny, aktywne odczytywanie znaków drogowych, ilość paliwa, która nam została do opróżnienia zbiornika. No i tutaj mamy joystick do lewej strony ekranu, czyli do komputera pokładowego. Wejdźmy sobie do asysty kierowcy, bo tu jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, kontrola trakcji, bliz, czyli ten system tutaj ostrzegania o martwym punkcie w lusterkach. On nie pozwala nam zmienić pasa ruchu, kiedy doszłoby, miałoby dojść do kolizji, więc zabezpiecza niejako nasze życie. Cross Traffic Alert, czyli ostrzeganie, kiedy cofamy, a na przykład jedzie samochód, a my wyjeżdżamy z miejsca parkingowego, automatycznie nam też samochód zahamuje w newralgicznej sytuacji, ale najpierw będzie nas ostrzegał. No i także dzieci nie wyjdą, nie rozwalą nam drzwi i tak dalej. To jest wszystko bardzo potrzebne. Tempomat inteligentny, aktywny, czyli uzyskujemy tutaj po włączeniu tempomatu, wyregulujemy sobie odległość od poprzedzającego pojazdu i jedziemy za daną prędkością. Kiedy zbliżamy się do niego, no to oczywiście automatycznie hamujemy, wrzucamy kierunek, zmieniamy pas, przyspieszamy do wcześniej zadanej prędkości i potem znowu hamujemy, kiedy pojawi się samochód. I to wszystko w automacie. Kiedy włączymy jeszcze asystenta pasa ruchu, to będzie nam sam ten samochód na liniach skręcał, więc pełne bezpieczeństwo. Mamy też inteligentny ogranicznik prędkości. Mamy także ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, kontrola pasa ruchu, tak jak mówiłem, możemy sobie wybrać właśnie tryb z pomocą, czyli będzie nam sam auto samo skręcało. Przed kolizją, czyli ten radar antykolizyjny, ustawiamy jego czułość, on będzie nam ten samochód hamował też automatycznie, kiedy my tego nie uczynimy. Ciśnienie opon, no i tutaj mamy oczywiście także dokładne wskazania, jakie to ciśnienie jest, także i w oponach zimowych to działa.
ograniczenie prędkości, też możemy inteligentnie sobie tutaj poustawiać, też Wam na miejscu pokażę, znaki drogowe, kamera. Po tym jak podłączymy przyczepę, też możemy sobie załączyć system kontroli przyczepy, czyli wtedy parkowanie, inne rzeczy, czy działanie systemu właśnie asysty pasa ruchu będą działały zgodnie z tym, że samochód jest z przyczepką. Moi mili, ustawienia, oczywiście MyKey, czyli dopasowanie kluczyka do parametrów, ale także łatwe wsiadanie, wysiadanie tutaj mamy w tym systemie, czyli fotel nam się odsunie, jak zgasimy samochód, potem przysunie, żebyśmy łatwiej mieli wyjść z tego samochodu. No i oczywiście światło, adaptacyjne światła drogowe przednie, w dzień mamy światła LED-owe, po zmroku LED-owe i one w pełnym automacie, no musicie to po prostu zobaczyć, jeżeli nie widzieliście, no bo to jest coś niesamowitego właśnie, jeżeli chodzi o jasność oświetlenia i taką precyzję działania tych świateł, no to jest coś bardzo fajnego. Moi drodzy, także tutaj jeszcze Wam też na miejscu pokażę te wszystkie systemy, jak to działa. Mamy bezpośredni dostęp do tutaj asystenta pasa ruchu z manetki, oczywiście czujnik deszczu, czyli natężenie wycieraczek z natężeniem opadów będą działały. Tutaj w trybie automatycznym cały czas mamy, tak jest najlepiej. Oczywiście możemy także otworzyć klapę z tyłu z wnętrza, rozjaśnić, przyciemnić zegary, halogeny z przodu i światło przeciwdzielne z tyłu. Wszystkie cztery szyby oczywiście są elektryczne, elektrycznie składane są lustra. No jest tutaj po prostu pod tym względem wszystko. Mamy fotochromatyczne wszystkie lusterka, także i te wsteczne są fotochromatyczne. Tutaj schoweczek na okulary, lusterko, żebyśmy mogli obserwować nasze dzieci. No i tutaj żona jakieś zdjęcie jeszcze zostawiła. No i mamy słoneczko z podświetleniem i z lusterkiem. Moi drodzy, reasumując, jest to świetny, konkretny Ford S-Max w wersji Vignale. Proszę nie porównywać tego samochodu do jakichś tam berlińskich Onuc albo holenderskich, belgijskich samochodów sprowadzonych czy z Francji, czy z Hiszpanii. To jest cukierek, to jest prymus, to jest auto od jednego właściciela, auto perfekcyjne, bezwypadkowe, samochód dla mojej rodziny. To musicie mi wierzyć, bo ja nie mam powodu, żeby kłamać tutaj, że to jest coś, co kupicie i będziecie po prostu no mega szczęśliwi i zadowoleni, bo takie samochody się rzadko trafiają. Najlepsze wyposażenie, najlepszy silnik, najlepszy kolor, najlepsza kompletność, no po prostu wszystko, co tylko możecie chcieć, to tutaj jest. No i autostradowy przebieg, czyli tak naprawdę dzielcie go sobie przez cztery, bo ten samochód zużycia nie ma i to zobaczycie, kiedy przyjedziecie do mnie, po prostu ten samochód zobaczyć na żywo, bo on jest zwyczajnie piękny. Więc zapraszam do Auto 27 po Forda S-Maxa, jakie się nie trafiają, a tym bardziej nie trafiają się często, są to jak igły w stogu siana. Moi drodzy, dziękuję za subskrypcję, za wszystkie łapki do góry, za komentarze, za to, że włączacie się w opiniowanie mnie, że jesteście zadowoleni z moich samochodów i że szerzycie o mnie dobrą opinię. Naprawdę bardzo to dziękuję, a ja będę dla Was dalej pracował tak jak pracuję, pokazując centymetr po centymetrze każdy samochód, żeby znaki zapytania były zbijane jak domino. Do zobaczenia. Against the tomorrow, for I just saw.